raz trzeci festiwal Morricone gości na kampusie Politechniki Białostockiej. Cieszymy się, że nasz kampus wypełnił się barwnymi postaciami z pasją. Piękne stroje, uśmiechnięci uczestnicy, przede wszystkim pozdrawiający się wzajemnie, pełni pozytywnej energii. Takich ludzi chcemy gościć na naszej uczelni jak najczęściej. Otwieramy Politechnikę Białostocką dla wszystkich związanych z festiwalem Morricone. Zapraszamy ludzi pełnych pasji, pełnych energii. Chcemy stwarzać tutaj dla Was jak najlepsze warunki do tego, żebyście się cieszyli życiem, cieszyli tym, co razem tworzycie. Jak co roku setki uczestników przyszły, żeby razem z nami świętować zainteresowanie kulturą Japonii, Azji, anime, mangą, komiksem, fantastyką. Impreza się rozrasta, z roku na rok jest Was coraz więcej. Bardzo się cieszymy, że Politechnika Białostocka tak szczodrze nas gości w swoich murach, zapewniając nas w coraz to lepsze budynki, w coraz większej przestrzeni i coraz więcej fajnych sal, w których możemy przeprowadzać coraz lepsze atrakcje. Chociażby konkurs cosplay w budynku Akademickiego Centrum Sportu, chociażby budynek CNK, w którym umieściliśmy wszystkich wystawców w tej edycji, oraz główny budynek całego wydarzenia, czyli Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, gdzie znajdzie się cały program, wszystkie wydarzenia. Cześć, jestem Julia Buczyńska, wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów naszej Politechniki oraz przewodnicząca klubu naukowego Alter Ego, który zajmuje się cosplayami na naszej Polibudzie. Studiuję u nas grafikę. Na Morriconie wystawiam się ze swoimi pracami razem z moją kochaną koleżanką ze studiów. W moich rysunkach inspiruję się z wielu różnych źródeł. Jak widzicie Państwo, mamy tu gry, filmy, seriale i nie zabraknie czegoś dla każdego. Cześć, ja jestem Kinoko. Azami oraz Were, jesteśmy Mochi Idols. Przyjechałyśmy do Was z Poznania i jesteśmy tutaj w Białymstoku na Morriconie. Będziemy występować jako zespół idolkowy. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać. Mam nadzieję, że nam pomożecie zarówno w tańczeniu, jak i w śpiewaniu i że się zaangażujecie razem z nami. Nazywam się Aleksander Okulski, pochodzę z Radomia. Przyjechałem tutaj na wydarzenie do wioski Goblinów. Prowadzę tutaj walki na broń bezpieczną i mi się naprawdę bardzo fajnie podoba. Zapraszam od nas serdecznie, kto by chciał trochę poćwiczyć. Jesteśmy na Morriconie w Białymstoku, na Politechnice Białostockiej. Jestem Freja, ze mną jest Seke i Akia. Robimy takie eventy, ponieważ jest tu bardzo miła atmosfera, możemy spędzić czas z innymi cosplayerami, porobić fajne fotki, pobawić się, kupić coś fajnego i spotkać bardzo sympatycznych, ciekawych ludzi. Jestem Olivia, jestem tutaj już nie wiem który raz. Najbardziej lubię to miejsce za to, że jest bardzo dużo pięknych ludzi. Jak widać tutaj ludzie się przebierają i rozwijają swoje pasje. Sidorczuk, jestem z Białegostoku, ksywa Katie. To jest któryś już konkurs cosplayowy, w którym biorę udział i pierwszy raz z Nazgulem, w ogóle z uniwersum Władcy Pierścieni. Dziękuję jury za przyznanie mi głównej nagrody, ponieważ brałam udział w wielu konkursach cosplayowych i na Morriconie, i na PFA, ale jest to pierwszy konkurs, który udało mi się wygrać, za co bardzo dziękuję jury, że docenili kunszt i wiele, wiele godzin pracy. Bardzo się cieszę, naprawdę jestem wzruszona. Dziękuję pięknie. Right.